Witam z kamionka. Dzisiaj 29 dzień czerwca. Środek lipy tak naprawdę. Widać, zobaczcie, pyłek przynoszą. Ciemnożółty. Wszędzie. U mnie mówię, że to jest środek lipy, bo najpierw kwitły lipy szczepione. Te bardziej ozdobne, one mają ładniejsze kwiaty. Podobno mniej nektarują, no ale to nie miało znaczenia, bo i tak przyniosły. Po dwie nadstawki są, no oczywiście te nad gniazdem jeszcze kończą. Tutaj mają trochę miejsca, ale górne są już zalane. A lipa drobnolistna dopiero zaczyna kwitnąć. Od dwóch dni tak naprawdę niektóre drzewa dopiero zaczynają. Dzisiaj po wczorajszej burzy popołudniowej zachmurzone niebo, chłodniej. Dlatego dzisiejszy dzień będzie pewnie bardzo dla pszczół pracowity, bo lipa będzie nektarować, nie będzie tak szybko wysychać, jak to było w tych dniach ostatnich, kiedy temperatura była powyżej 30 kilku stopni. Ładnie latają. Tutaj, słuchajcie, po dwie nadstawki. A tutaj rodzina dostała czwartą. No to już widzieliście tę rodzinę. To jest rodzina przełożona w maju z odkładówki z tamtego roku. Z sześciu ramek bardzo mocno się bujnęły i zajęły teraz tyle. Wszędzie pełno pszczoły. One akurat przeskoczyły przez ten czas rujek, stanów rojowych. Tutaj nic nie zaistniało i rozwinęły się w bardzo fajny sposób. Nie chcę teraz nawet zdejmować tego wszystkiego, może tylko spojrzymy na górę, czy posklepione jest. A potem pojadę na drugą pasiekę, to pokażę wam, jak wygląda taka mocna rodzina. Ile tam tej pszczoły jest i pokażę, jak wyglądają u mnie pożytki. Dlaczego nie przejmuję się, ile tych rodzin tam stoi. Bo niektórzy pisali w poprzednich latach, że 30 rodzin w jednym miejscu to jest za dużo, tam nic nie będzie. Tam nie może być za dużo. Zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, tutaj tylko spojrzymy, czy posklepiły na górze, bo możliwe, że będzie potrzebne takie miodobranie w międzyczasie, bo już minęły 2 tygodnie, od kiedy lipa kwitnie i te pierwsze korpusy powinny być już posklepione. I tak to wygląda. To jest korpus na samej górze. Jak widać, te ramki prawie są już całe posklepione. Niewiele komórek zostało odkrytych. Ale spójrzcie, ile w ogóle pszczół. Tutaj już właściwie nic nie mają do roboty, a mimo to jest ich pełno. I tak jest do samego dołu. Także taki rodzina, kiedy przeskoczy przez ten czas rujek, bo one dostały wtedy duży korpus przecież do zagospodarowania, dostały 4 ramki, dostały nadstawki i dzięki temu nie było im w głowie żadne rojenie, tylko rozwój. No i są efekty. Dobra, składam. Pojadę, pokażę wam, jak u mnie wyglądają pożytki w okolicy. Jeszcze tylko jedno ujęcie stąd. Zobaczcie, najbliższe lipy mam tutaj. No, drzewa już kilkadziesiąt lat, co widać. Zaraz podejdę bliżej.
I zobaczcie nawet tutaj, jaka różnica jest w kwitnięciu. Ta już przekwitła, a te są w pełni. Te po bokach, wszystkie następne. To są też klony jawory. No, stąd na siłę. No i jedziemy koło działek. Po lewej stronie tutaj działki, na których mam pasiekę, a po prawej błonia elekcyjne i dalej będzie Park Skaryszewski. To co widzicie, wszystko tutaj, drzewa po bokach, to są lipy oczywiście. Tutaj mamy jakieś 300 metrów, 400 na swojej pasieki. I tak jak widać, cały czas lipy. Zaraz dojedziemy tutaj za skrzyżowaniem, już zaczyna się Park Skaryszewski, czyli jeszcze większe zgromadzenie drzew. Dobra, stop. Zaraz zobaczycie tutaj. No oczywiście te lipy różnego rodzaju, bo tutaj są lipy szczepione, czyli jakieś młotkiego, jakieś wonne. I to już przekwitło. Razem z szerokolistą. A tutaj to są lipy warszawskie, no bo i takie odmiany są. No, ogólnie mówiąc, różne wariacje drobnolistnej. Ale drzewa potężne. I jak to w parkach. Jak się nie przewróci, to nic tego nie wycina. Są bezpieczne, także stałe miejsce pożytkowe. Okej, tutaj zaraz spróbuję gdzieś się zatrzymać, wejdę w park i pokażę, jak to wygląda z piechura. No, jesteśmy w parku. Spójrzcie, jakie tutaj są lipy. No, nie będzie widać proporcji, ale tutaj jest średnica 80 cm 90. No i oczywiście całe aleje. A tu cały czas jesteśmy przy ulicy, którą przed chwilą jechałem. I tak to wygląda. Tu jeszcze widać kwiaty. Nawet zapach jest fajny. Ale obok już są przekwitnięte. Nie wiem, czy dobrze widać, ale tutaj już widać, że są owoce. Te drzewa już przekwitły ponad tydzień temu. A obok są kwitnące. I to słuchajcie, to nie są największe drzewa tutaj w parku. Największe aleja z największymi drzewami. Są o wiele większe, jeszcze starsze. Dlatego tutaj no nie ma możliwości o przepszczeleniu na lipie. A tutaj mamy jawor. Też jeden, drugi. One też się wykazały tej wiosny. Doniosły bardzo dużo z jaworów. Inną sprawą jest ilość trawników tutaj. Tutaj rzadko się kosi w parku, no bo taka jest umowa. No i zobaczcie. A, poleciała. Na tej białej koniczynie też pszczoły ładnie korzystają. Może moja, a może niekoniecznie, bo tutaj kilkaset metrów przez park stoi pasieka na dachu Bedla, fabryki czekolady. Jest tam kilka rodzin, fundacji. No, nie przeszkadzamy sobie na pewno. Zobaczcie, ile na koniczynie. Dlatego przez jakiś czas zauważałem u siebie, że ten pożytek lipowy jakby się zmniejszył. Bo pszczoły właśnie chętniej oblatywały białą koniczynę. No dzisiaj przy takiej pogodzie bardziej parnej, chłodniejszej, dzisiaj przybytki będą bardzo duże, bo normalnie przy tych temperaturach do 30 kilka stopni one latały intensywnie, ale tylko przez jakiś czas. No i zobaczcie, jesteśmy przy drzewie już lipowym. Po cichutku, zobaczcie, jedna przy drugiej, ładnie pachnie. Tu jest jeszcze sprawa taka, że co chwila, bo już nie pierwszy raz, pojawiała się spać. Nawet do akacji potrafiły donieść trochę.
No teraz deszcz znowu spłukał, ale tutaj tak jest, że jak jest lipa, to jest i spać. Zobaczcie. O. No, musi nektarować, bo bardzo ładnie pachnie. Jest godzina 11. Tu już też widać, że część kwiatów kończy żywot, no ale jeszcze pszczół też nie brakuje. No dobra, to widzimy się na pasiece i tam pokażę, co przyniosły, jak to wygląda. O, jeszcze jak jestem w parku, słuchajcie, te wszystkie zarośla, wszystkie krzaczurgi, to jest śnieguliczka. Śnieguliczka, do tego jeszcze krzewy różnych, ozdobnych spraw. To wszystko kwitnie. No, w swoim czasie, wiadomo. Tu jakieś coś agrestowatego. Jakieś głogi. Ale słuchajcie, i te derenie jadalne. Tutaj to wszystko jest. Jestem na pasiece. Jest godzina jakaś 13. No, pszczoły ostro pracują, jak widać. Latają aż miło. Tutaj mamy rójkę. Śmigają sobie. No, a rodziny jak rodziny. Co jeszcze ciekawego? No tutaj, jak widać, trzy nadstawki. Jedna nadstawka. Bywa i tak. Tam dwie i pełno pszczół. Tam rodzinka też jakoś daje radę. No, praca jest. Ale teraz chciałem wam co innego pokazać. Zajrzymy tutaj. To jest rójka. Ona gdzieś miesiąc temu została osadzona. Zobaczymy, jak tu wygląda. Ona ma 9 ramek. Pewnie dołożymy jedną. I czekajcie, tutaj zobaczycie. Z tej strony. Z tej strony, jak pracują. Muszę jakoś wyrwać tę listwę ograniczającą, ale i tak sobie dają radę. Tutaj mam chaszcze. Ale to specjalnie pszczołom nie przeszkadza. Mają cień za to. Takie upalne dni, jak znalazł. Zresztą mnie też się lepiej pracuje. No dobra, wezmę statyw i zajrzymy do tych rodzin. Zajrzymy do tej rodziny. No słuchajcie, nie jest tak, że, a przynajmniej nie zawsze, że rodzina najsilniejsza z wiosny jest też najsilniejsza w sezonie. Szczególnie kiedy ten sezon jest dosyć długi. No i to się zmienia. Ta rodzina długo nie mogła osiągnąć siły odpowiedniej. No miały nadstawki, coś tam siły, ale w porównaniu z innymi no była daleko w tyle. Teraz zrobiła się ta rodzina bardzo fajna, silna. Zresztą zobaczycie. Pszczół jest dużo. Oczywiście pozalewane, pomostkowane wszystko, ale dobra, spojrzymy chociaż, co tu jest. Ramka właściwie zalana. Środkowa co prawda, ale tutaj wszystkie. W tej nadstawce wszystkie tak wyglądają. Zdejmę tę nadstaweczkę. Zobaczymy, co pod spodem. Ta nadstawka była dana 4-5 dni temu, bo u mnie lipa tak dziwnie trochę kwitła. Wystartowała już, nie wiem, 10 dni temu. Te szerokolistne, te różne szczepione. Ale pszczoły wcale tak chętnie nie latały. Potem zaglądam, co się dzieje, czy coś przyniosły. Okazało się, że ładnie podlały
te pierwsze nadstawki, które dostały po akacji. No i co, trzeba było dać drugie. Karcie. Teraz zobaczymy, co przez te kilka dni tutaj zadziałało. No, nie będzie bardzo widać, daleko stoi, ale powiedzmy, no nie jest 80-70%, bo jeszcze trochę miejsca jest, sobie po 2 mm jeszcze, po 3 jest miejsce do zalewania. No ale ładna nadstaweczka. Drobnolistna kilka dni temu zaczęła kwitnąć, kilka dni. Niektóre drzewa dopiero teraz wystartowały. Tutaj mam u siebie długi ten sezon na lipę. Często właśnie, że jest dużo tych szczepionych odmian, które wcześniej startują, niektóre dłużej kwitną. Rozciąga się to wszystko. Krata nie chce się oderwać. Dobra, jedzie z kratą. No i gniazdo. O dziwo mało pomostkowane. Pszczół też dużo. Pół ramki pieszki, ale z drugiej strony jest już ładniczo. Zobaczę, co tu na tych ramkach. One były dodawane. No, larwy i pieszka. Zobaczcie, jak się jeszcze przygotowują do rozwoju, cały czas. No i następna ramka jest z dużą ilością czerni. Słuchajcie, popędzę je trochę niżej. No i tak to wygląda. A następny też czerw. Podejrzewam, że przez prawie całe gniazdo. Widać, że naniosły pyłku. Widocznie z akacji mniej miały teraz. Dowaliły. No i tak to wygląda. Rodzina silna. Czegoś jest więcej. Mimo, że na wiosnę nie wykazała się za bardzo. Ale teraz, tak jak mówiłem, u mnie głównym pożytkiem jest tak naprawdę lipa. Akacja jest fajna jak jest, ale lipa, nawłoć, to naprawdę są już takie ilości większe. Na tamtej pasiece, jak byliśmy, pokazywałem rodzinkę z 4 nadstawkami. Ona bardzo mocno rozwinęła się, w sumie spokojna, bez żadnych przygód. Idzie cały czas do przodu. I z tamtej rodziny chciałem pociągnąć sobie matki, bo mam ramki Nikota i tam sobie w ten sposób ciągnę. Ale słuchajcie, nie chcę mi się przekładać tu 4 nadstawek. Zresztą tam muszę jeździć dalej. Tutaj mam na miejscu i raczej zrobię sobie z tej rodziny. Będą krainki. Ta rodzina, jak mówiłem, to jest rójka sprzed miesiąca mniej więcej. Oczyszczę pajączki. Zobaczcie, ile propolisu wciskają. Czasem pytacie, jak teraz wentylacja? No, wentylacja maksymalna. Pajączki zawsze czyszczę latem. Wiosną, jesienią, niech już sobie zostaną, jak jest, ale teraz maksymalnie, żeby mogły wentylować
nawet ten nakrop, który przynoszą. Już nie mówię o tym, że w gnieździe będą miały chłodniej. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda. No, zaklejone konkretnie. Nie do oderwania. Do nadstawki zajrzymy zaraz. Dwa, cztery, sześć, osiem ramek. Ale zaraz zostaną uzupełnione. To zobaczcie, jak to wygląda. O, jakaś miseczka. Na pokarmie sobie zrobimy. No to jest pokarmowa ramka, wybitnie. Tutaj nic nie ma. Już mamy ładny czerw. No, większość tutaj poszła węzy, wiadomo. No i spójrzcie, miesiąc po złapaniu. Tak to wygląda. Opa. A co można powiedzieć? Następna ramka jest też tak samo. To są krainki, więc na górze jest pokarm. O, mi wlazła. Na górze pokarm mamy. Biedy nie mają. I zaraz zobaczymy, co w nadstawce. I mamy nadstawkę. Słuchajcie, ile może przynieść przez miesiąc rójka. No bo to czasem się mówi, nie? To już w tym sezonie nic nie będzie. Zależy od rójki. Tak samo jak zależy od wielkości odkładu zrobionego. Bo czteroramkowy zrobiony w maju, on też będzie jeszcze nosił. Zobaczcie, niewiele gorzej jest niż w dużej rodzinie. Co prawda jedna nadstawka, no ale czego tu chcieć więcej? Tą stronę wszystkie są zalane. Te trzy dołożyłem dopiero kilka dni temu. No, zobacz. Cała ramka już jest i tak jest do końca. Czyli mamy 2, 4, 6 ramek pełnych. Te 3 są odbudowane i dolewane. Dobrze jest. Tutaj mamy takie ciekawe zachowanie pszczół. Widzicie, na wylotku wszystkie. Czyszczą go. Czyszczą wylotek. To nie ma jakiejś walki czy coś, ale zobaczcie, ile pszczół siedzi i pracuje. To może być spowodowane tym, że jako że jest to taka rodzinka teraz dopiero rozwijająca się, bo to był też odkład, możliwe, że próbowały je rabować. I żeby pozbyć się zapachu tutaj napastniczek, polerują. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że tak właśnie jest, że właśnie przy ataku na gniazdo tak się zachowują. No i pasieka w pełni pracy. Dosyć dużo tego pyłku noszą. No ale co? Teraz i tak zbiorą lipę i będzie przerwa. U mnie tutaj, jeśli by padało, no to jeszcze jest taki wielokwiat,
do zebrania przed Nawłocią. Tak jak widzieliście, jakaś biała koniczyna, jakieś tam jeszcze kwiaty kwitną, jest tych terenów dookoła, więc coś tam zawsze przynosiły. No ale jeśli będzie gorąco i sucho, no to nie ma na co liczyć. Także niech sobie tego pyłku przyniosą, żeby miały potem jeszcze do rozwoju tego pokolenia już jesiennego. No tu stoją odkłady. Ten już musiał dostać duży korpus wczoraj, bo one są ogólnie do wywiezienia, ale już nie wywiozę. W odkładówce przerosły ją. Tak jest już z kilkoma odkładami, musiałem je poprzekładać i trudno, będą w dużych. Więcej zabawy. Tak to wygląda u mnie. Praca, praca, praca na szczęście. Coś tam przyniosę. Trudnie widzę, że się wysypują. Jakieś obloty kombinują. I tak jak widzieliście, no u mnie szczęśliwie i teren jest w porządku i pogoda jest też ok, chociaż te upały na pewno troszkę zmniejszyły ilość nektarowania, no bo pszczoły wylatywały 2-3 godziny i potem na pewno znikał ten nektar, bo upały były straszne. Ale tak jak widzę na filmikach, że gdzieś tam leje, gdzieś wieje i nie ma tego lipy, nie ma miodu lipowego. Nie wiem, u mnie jest. Na razie jest fajnie. Cały sezon jest ogólnie w porządku. Nie mogło się to zacząć, nie wystartowało. Potem trochę zimno, trochę wiatr, trochę deszcz, ale w końcu się to wszystko uspokoiło. I tak jak widzieliście, dobrze jest. Dobra, do robótki. Trzymajcie się. Na razie.